Proszę powiedzieć, słowo porażka jest odmieniane bardzo na różny sposób. Pan też by tak to nazwał, ten wynik, czy jednak wydaje się panu, że jest coś pozytywnego, jakieś wnioski, które można wysnuć na przyszłość a propos tego wyniku Zjednoczonej Lewicy? Po pierwsze, na pewno jest to porażka. To jest porażka nie tylko Zjednoczonej Lewicy, ale przede wszystkim to jest porażka ludzi pracy. To jest porażka środowisk propracowniczych, porażka środowisk profeministycznych, porażka środowisk ateistycznych. To jest właściwie, jeżeli się oczywiście potwierdzą te dane, no liczę, że się przynajmniej trochę zmienią, to jest porażka wszystkich środowisk, którym chodzi o szeroko rozumianą równość, o prawa pracownicze, o prawa mniejszości seksualnych czy narodowych. Więc ja myślę, że rzeczywiście sytuacja w Polsce może się bardzo pogorszyć. Jako doradca związku zawodowego też jestem bardzo zaniepokojony tym, że tak antypracownicze środowiska przejmują władzę, bo jak znam Prawo i Sprawiedliwość, to wbrew tej retoryce w czasie kampanii wyborczej to nie jest partia propracownicza, więc muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony tą skalą porażki i że ludzie dali się zwieść rzeczywiście tej retoryce PiS-u, czy tym bardziej Kukiza, który naprawdę nie ma nic do zaoferowania. Więc moim zdaniem to jest porażka, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest pewien sygnał też dla nas jako całej Zjednoczonej Lewicy, że być może powinniśmy się bardziej zintegrować, być może powinniśmy bardziej wykorzystać nasz potencjał, być może bardziej powinno być podkreślane to, że my właśnie jesteśmy, mamy bardzo dużo związkowców w naszych szeregach, że mamy bardzo dużo feministek, że mamy bardzo dużo środowisk świeckich. Mam wrażenie, że to nie do końca wybrzmiało w naszej kampanii, więc myślę, że jeżeli teraz po wyborach zaczniemy bardziej to eksponować. Jeżeli na przykład w ciągu najbliższych 3 miesięcy zrobimy jakiś kongres, na którym pojawią się wszystkie te organizacje i rzeczywiście przyjmiemy taką strukturę, no bardziej też, bym powiedział, scentralizowaną, że będziemy właśnie bardziej pokazywać naszą siłę jako środowiska bardzo lewicowego, to ja myślę, że to poparcie może wzrosnąć.